Siemanko, dzisiaj do mnie przyszedł ze sklepu komputerowego Nikolnet sprzęt w takim oto pudełku. Tam już nie ma tego sprzętu, ale chcę wam pokazać pudełko, bo to szło pocztą, więc zobaczcie, jak fajnie tu jest zrobione. Jest gąbka tu, pomijając już to, że sprzęt również sam w sobie też był zapakowany odpowiednio. Także to tak pudełeczko chciałem wam pokazać. Natomiast film będzie o sprzęcie, który w tym pudełku był. Tylko je spróbuję złożyć. W porządku. I teraz... Otóż sprzęt wygląda tak, słuchajcie. Oto mój nowy iMac 27 cali. Retina 5K. Tutaj mamy otwarcie, z tej strony takie jest tutaj, zobaczcie, dzyndzelek, żeby pociągnąć, żeby się nie bęczyć z nożyczkami, więc ciągniemy. No i cóż, otwieramy przy was, schowam to na razie. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to tak, że mamy styropian. Wiecie co, ja to spróbuję tak położyć na wszelki wypadek. I teraz pomalutku wszystko wyciągać. Od razu, słuchajcie, no dobra, to na razie stoi. Tutaj coś takiego mi się od razu wyjęło. Jakaś taka czarne coś. Aha, już wiem co to jest. To jest od rączki, a nie od samego Maca. Dobra, pudełeczko mamy. Nie wiem jak się je otwiera, ale po malutku zaraz dojdziemy, spróbujemy. O tak, słuchajcie. W pudełeczku mamy klawiaturę i myszkę. Myszka to jest Apple'owska Magic Mouse 2. Słuchajcie, ona ma tylko jeden przycisk tutaj, ale dlatego, że to, góra, to jest panel dotykowy, więc ona reaguje na różnego rodzaju gesty. Klawiatura, jak to klawiatura, bezprzewodowa, na Bluetooth, o ile się nie mylę, tak, raczej tak. Wygląda to tak, tu mamy chyba do ładowania gniazdo. Dokładnie się na tym jeszcze nie znam, ale klawiatura jest ładna, tak wygląda. Ok. Co tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze, słuchajcie, różnego rodzaju papiery, jakaś ściereczka do przecierania monitora, prawdopodobnie nie będziemy się tym zajmować. Stawiamy kabelek Lightning do ładowania klawiatury i myszki. Bardzo fajnie, że jest. I to by było na tyle. Tym teraz spróbujemy zdjąć. Opakowanie. Nie chciałbym, słuchajcie, zepsuć, no bo to jednak nie są tanie rzeczy, to są drogie rzeczy, bo to... Tak ładnie tutaj jest, zobaczcie, kabel sieciowy był przy, taką folią przyklejona była i tutaj był włożony kabel sieciowy, tak ładnie zapakowany. Tu druga dziura pusta. Przykleję z powrotem. A teraz spróbowałbym to delikatnie wyjąć z tego. Chyba nie bardzo wiem jak, szczerze mówiąc.
Dobra. Obrócić troszeczkę i słuchajcie, wysunąć te styropiany. Jeden, jak i drugi. Z drugiej strony pomalutku. O, tak to wygląda. W zasadzie można powiedzieć, że dobraliśmy się do urządzenia. Tak jest. Teraz trzeba by zdjąć z niego to coś. To jest, słuchajcie, jakaś jakby szmatka, a nie folia. Taki właśnie pokrowiec, już pomalutku. I słuchajcie, proszę bardzo, jest. Jeszcze widzę, mamy folię na ekranie. Piękny. 20-calowy, 7-calowy sprzęt. Tutaj jest 1-terabajtowy dysk twardy. Takie połączenie dysku HDD z SSD. To się tutaj Fusion bodajże nazywa. Apple. Pokleili to, słuchajcie. Sprzęt przebył długą drogę, więc zastanawiam się, czy wszystko będzie działać. No zobaczymy po podłączeniu i sprawdzeniu. Na razie wygląda na to, że dotarł względnie w całości. Dobra, folia zdjęta. I tak to wygląda. Teraz spróbuję to posprzątać, troszkę podłączyć. I zobaczymy wspólnie, czy działa, albo jeszcze nie. Jeszcze chcę wam pokazać, co mamy z tyłu też tego urządzenia, żeby już też było wiadome. Więc z tyłu mamy wyjście słuchawkowe na kartę SD, port, raz, dwa, trzy, cztery porty USB 3.0, dwa porty USB typu C. To są te takich, ich tak zwane Thunderbolt, nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie to jest tu. I wyjście na internet, port sieciowy. Tu jeszcze mamy zatkane, ale to będzie, tu jest dziura do przeprowadzenia, aranżowania, okablowania. Słuchajcie, i tu jeszcze jest jakaś folia, która prawdopodobnie zatyka gniazdo zasilania. No, teraz będziemy robić porządek. No słuchajcie, po włączeniu na razie wygląda to tak, jest nadgryzione jabłuszko, ładuje się system, więc chyba sprzęt jest sprawny. Miejmy taką nadzieję. Słuchajcie, strasznie to duże, jeszcze takiego dużego monitora nie miałem. Nie wiem, czy mi będzie dobrze, zobaczymy. Czas pokaże. Na razie widzę, że myszka funkcjonuje. Aha, czyli wszystko działa, słuchajcie, mamy wybór języka. O. Myszka jak paluchem, widzicie, gładzę, nie naciskam niczego. Zamknij się. Paluchem ruszam to, działa jak rolka. O, zobaczcie, tylko oczywiście tu jest góra, dół, dół, góra i trzeba to potem zmienić w ustawieniach, tak Apple ma. Nie wiem, co robią inne gesty myszki i tak dalej, ale skoro myszka działa, to i klawiatura też. Jeszcze wam, działa, jeszcze wam tu pokażę. Tu jest, słuchajcie, taki maleńki przycisk włączenia, wyłączenia klawiatury. To samo jest w myszce. Taki maleńki przycisk tutaj. Wyłączone. I tutaj jest kolor biały. Jak włączymy, to pod spodem widać zielone, że jest myszka włączona. No, tak to wygląda. Tak to wszystko funkcjonuje. Teraz porobimy aktualizację. Poinstalujemy sobie wszystko i będziemy się cieszyć naszym nowym, fantastycznym nabytkiem. Słuchajcie, no rozdzielczość 5K to jednak rozdzielczość 5K, powinna to być naprawdę piękne. No, to w tym filmiku tyle, jeszcze pewnie coś nakręcę z moim nowym iMaciem. No, trzymajcie się, cześć. Jeszcze taka mała ciekawostka, bo skończył, już się pożegnałem, ale zobaczcie, jak fajnie to tutaj wygląda, jak sobie wybieram język z klawiatury, a nie myszką. Pour utiliser le français comme langue principale. To use English as the main language.
Pour utiliser le front. Drücke den Zeilenschalter, Deutsch als Standard. Sag Deutsch. 若要以简体中文作为主要语言，请按下 Return。若要以繁体中文 ，Mac を日本語で使用する場合。Para usar el español como idioma principal. Po hiszpańsku. Per usare l'italiano come lingua. Po polsku. 주어나로한국어를press 전요태클의 prima tecla return. 설거의주어제파이너리빈바이트릭퍼를투온드빌안맨 чтобы сделать русский главным языком. No, ja si по-rosyjsku. Polskiego jako języka głównego. Naciśnij klawisz return. Widzicie, jest i po polsku, jakby się kto pytał. No, to taka mała ciekawostka w formie końcóweczki tego filmu. Jeszcze raz cześć.